W sobotę legionowianie już po raz czwarty mogli wziąć udział we wspólnym grillowaniu ryb. I tak jak przy dwóch pierwszych edycjach Fish and Grill był raczej przystawką do większych imprez, teraz zafunkcjonował samodzielnie. Wygląda też na to, że w niedługim czasie może stać się jedną z najważniejszych legionowskich plenerówek. To chyba najsmaczniejsza impreza i to impreza wyjątkowa, bo prawie zawsze dopisuje jej pogoda, co w wypadku legionowania jest takie oczywiste i pewne. To też impreza, która lagie zatacza swoim zapachem ponad lokalne kręgi. Była reklama i w TVP3 i widzę, że goście są nie tylko z Legionowa. Jest coraz więcej ludzi i to nam na pewno cieszy. Bo w parku Jana Pawła II tego dnia sporo się działo. Można było postrzelać z łuku, powalczyć ze średniowiecznym rycerzem, wziąć udział we wspólnym gotowaniu grochówki, spróbować kuroniówki serwowanej przez Jakuba, najmłodszego z rodu Kuroniów, skorzystać z możliwości wymiany książek i odwiedzić stoiska sponsorów imprezy. Sporo działo się też na scenie, na której zaprezentowały się m.in. legionowskie młode talenty, zespół rockowy Szalejesz oraz gwiazda wieczoru Mezo. Ale najważniejsze tego dnia było jednak grillowanie ryb. W tym roku będziemy grillować suma, czyli rybę bardzo delikatną. Zatem też jest to dodatkowe wyzwanie dla naszych konkursowiczów, żeby tak rybę przygotować, żeby nie zabić jej smaku, a pokazać się z oryginalnej strony i oczywiście wygrać. W tym roku o miano najlepszych kucharzy legionowskiego Fish and Grill po raz pierwszy rywalizowali także profesjonaliści. Jedna z drużyn do Legionowa przyjechała aż z Wrocławia. Systematycznie siedzę na stronie gastronomicznej papaja.pl i śledzę cały czas konkursy. Możliwość dostępną względem tego, że pracuję w restauracji, więc też potrzebny jest dzień wolny na to. Szukamy takich konkursów, gdzie to wypada zazwyczaj w taki dzień, gdzie mamy dostępność przyjazdu. I znalazłem na papaju od razu była rozmowa, żeby wyruszyć na konkurs. Na Fish and Grill kucharze z czerwonej cebuli przygotowali autorski przepis na suma marynowanego w oleju smaku z solą, pieprzem, bezglutenową przyprawą do grilla, podawanego z ziemniakami truflowymi, guacamolą, marynowaną rzodkwią, kiełkami z zielonego groszku, czerwoną bazylią i kwiatem nasturcji. Zresztą każda z 10 biorących udział w konkursie drużyn w jakiś sposób starała się zaskoczyć jurorów. Drużyna powiatu legionowskiego zrobi dzisiaj szaszłyki z klopsikami rybnymi i do tego kubeczki ogórkowe. Co jest takiego wyróżniającego w tym przepisie? Myślę, że jest taki dosyć niestandardowy, jeśli chodzi o przepis na rybę z grilla. To będą klopsiki, a nie ryba wprost grillowana, tylko troszeczkę inaczej to zrobimy. Jak jednak przekonywał przewodniczący jury Carlos González Tejera, który z Fish and Grillem jest związany od początku, przepis to nie wszystko. Są ciekawe propozycje, nie będę mówił których, tak? Po prostu ja potem oczekuję, czy konkursant, prawda, po prostu zrobi wielka niespodzianka i nawet na podstawie tych przepisów sobie robi coś o nachnie, na przykład, czy dzisiaj jest pierwszy dzień lata, wczoraj mieliśmy wielkie budzie po południu, dzisiaj będziemy zwolnione z tego i teraz moje pokazać Carlosowi i jurorów, prawda, między innymi prezydenta miasta, czy jakie są dobre pomysły na tych ryb. Wśród profesjonalistów najlepsza okazała się drużyna legionowskiej poezji smaków. Wśród amatorów zwyciężyła reprezentacja Rady Miasta Legionowo w składzie Agnieszka Borkowska i Monika Jeziak. Bardziej